Dobrze, kończymy w Armenie. To jest nasz ostatni wieczór w Erywaniu. W nocy mamy wylot, więc można zrobić drobne podsumowanie. Czyli najlepiej chyba Armenię porównać z Gruzją. Porównanie z Gruzją, Armenia to jest takie radzieckie post-apo, bo to naprawdę Erywań wygląda bardzo podobnie do Pripecia, ale klimat jest bardzo równomierny. Widać przecież, że to jest postsowieckie miasto, nawet knajpa nazywa się Stalinka. Myśleliśmy, że to żart. Wracając, widać przede wszystkim, że Armenia jest niedofinansowana, ale dzięki temu jest dziksza. Przyjemnie się jeździ po kraju. Przyjemnie się jeździ po kraju, chociaż drogi są bardzo, bardzo ciężkie. Drogi są trudne. Jedzenie jest bardzo dobre tutaj. Porównywalne tak naprawdę, podobnie jak w Gruzji. I coś, czego się nie spodziewaliśmy, to dosyć mocno tną turystów. Ceny dla turystów są wygórowane i to rzeczywiście w taki sposób zauważamy. Jak widzicie, poradziłam sobie z żeberkami. Tak, mówiłam o jedzeniu armiańskim. Ono jest dosyć podobne do gruzińskiego. Z tym, że tutaj nie ma za bardzo chaczapuri, a właściwie jest, bo to wygląda inaczej, innego rodzaju bułeczka. Bardzo popularnymi daniami jest wszelakie mięso z grilla, ale popularne są też wszystkie dania wegetariańskie, warzywne, no i przede wszystkim oparte na serach, produktach mącznych, więc jest co zjeść, co jest dobrze zjeść, dużo zjeść i przebyć po 5 dniach. Więc jeśli chodzi właśnie o zwiedzanie, bo trzeba gdzieś te kolory spalić, to rzeczywiście zwiedzać tutaj przede wszystkim monastyry i przyrodę, bo widoki są bardzo ładne. Świątynie też są położone pośród gór, więc wygląda to zawsze bardzo widowiskowo. Turystów nie ma bardzo dużo, poza kilkoma najbardziej turystycznymi miejscami w pobliżu Erywaniu. Jeśli chodzi o porozumiewanie się, to zdecydowanie najłatwiej po rosyjsku, oczywiście poza ormiańskim. Z angielskim, zwłaszcza poza Erywaniem, bywa ciężko. Podobnie z płatnościami kartą, to jest raczej tutaj przejaw ekscentryczności, żeby płacić kartą. Na stacjach benzynowych też zazwyczaj gotówka. W knajpach, w Erywaniu czasem można płacić kartą, w tej na przykład nie, więc tu trzeba być przygotowanym. Bankomatów też bardzo wielu nie ma. Ogólnie podróżowanie jest po kraju przyjemne, łatwe, trochę dzikie, bardziej można sobie poswawolić niż w wielu innych krajach. Chyba tyle. Ogólnie warto odwiedzić, ale to może nie być mimo wszystko kraj dla każdego. Jeśli ktoś bardziej lubi kraje zachodnie, czy takie powiedzmy, o których widać, że są dofinansowane, to może Armenia go troszeczkę przerazić. Ale jak ktoś chce troszeczkę więcej swobody, to tutaj jak najbardziej. Parę słów warto powiedzieć jeszcze o noclegach w Armenii. Tutaj mianowicie widać, że jesteśmy w hotelu. Miał być początkowo w Marriott, ale tam jest ta fontanna, która strasznie hałasuje dosyć blisko i chcieliśmy jakąś cichszą okolicę. No, ale widać różnicę między hotelem a guest house'em, który nie zawsze jest opisany jako guest house, czasami jako bed and breakfast, tak? No ogólnie w tym momencie hotel, wiadomo, hotel, natomiast takie guest house'y czy bed and breakfast to chyba najczęściej w domu prywatnym, gdzie jest no, po prostu właściciel domu, który ma swoje pokoje, wynajmuje je turystom i to jest dużo fajniejsze rozwiązanie niż tani hotel, bo było dobre śniadanie, poczęstunek, kawa, herbata, taka przyjaźniejsza, milsza atmosfera, pokoje dużo bardziej przestrzenne. No ale to właśnie pewnie zależy przede wszystkim od tego, kto jaki sobie weźmie hotel. My byliśmy w zupełności zadowoleni z guest house'ów.